Hej, witajcie na kanale Inkarym Design. Jestem właśnie w hotelu we Wrocławiu, gdzie przyjechałem, aby zobaczyć targi rzeczy ładnych i zrobić specjalnie dla Was relacje właśnie z tych targów. Zapraszam. Mam teraz taką krótką przerwę na odpoczynek. Powiem Wam, że przeszedłem przez te wszystkie stoiska. Jest tu naprawdę tyle pięknych rzeczy. No po prostu kupiłbym chyba z połowę. więc naprawdę, jeżeli ktokolwiek się zastanawiał, czy pojechać na takie targi rzeczy ładnych, to ja bardzo polecam. Fajnie na przykład poznać twórców, których obserwuje się od na przykład dłuższego czasu na Instagramie, na jakichś mediach społecznościowych innych i zobaczyć ich teraz na żywo, nawet porozmawiać z nimi, więc to było naprawdę bardzo fajne doświadczenie.
No, ja już wychodzę z targów. Ogólnie było to naprawdę fajne doświadczenie. Kupiłem ceramikę. Pokażę Wam, jak już będę w domu, co dokładnie kupiłem. Znalazłem bardzo wielu fajnych polskich twórców rękodzieła, których usług na pewno, z których oferty na pewno skorzystam. Niestety nie wszystko akurat teraz, no po prostu wpadło mi w oko, ale ofertę mają naprawdę dużą, więc na pewno przez internet coś tam jeszcze zamówię. Więc no, to byłoby tyle, jeżeli chodzi o mój pierwszy taki vlogowy odcinek. Idę jeszcze teraz trochę pochodzić po Wrocławiu, pozwiedzać i widzimy się już niedługo w domu. Jestem już w domu. Targi Rzeczy Ładnych 2022 we Wrocławiu są już za nami. I muszę Wam powiedzieć, że było to naprawdę bardzo ciekawe doświadczenie. Bardzo mi się podobało. W ogóle nawet taka forma vlogowania, myślę, że no, całkiem mi się spodobała i chciałbym jeszcze coś takiego zrobić. Wiem jednak, że aby to kontynuować, no to już tutaj muszę zainwestować chyba w trochę lepszy sprzęt, bo jednak jestem świadomy, że trochę trzęsło na tym nagraniu, więc wydaje mi się, że list do Świętego Mikołaja muszę już zacząć pisać odpowiednio wcześniej. No i miałem Wam pokazać, co kupiłem oczywiście, więc kupiłem sobie ceramikę, dwie salaterki marki Ceramiczności. Oczywiście polecam Wam, bo trzeba polecać polskich twórców. No, są to takie dwie salaterki, miseczki, które ja będę używał prawdopodobnie, no to może jakichś lodów do deserów, a może nawet płatki będę sobie z tego jadł na śniadanie. Więc bardzo mi się podobają takie, no, nieregularne kształty, takie stonowane kolory, takie beże, brązy. No to jest właśnie taki mój styl. Więc dziękuję Wam za to, że byliście ze mną na takich moich pierwszych targach, targach rzeczy ładnych. Myślę, że będę brał udział jeszcze w kolejnych tego typu wydarzeniach, bo bardzo mi się one podobają. Chcę Was w ten sposób również no, zachęcać, inspirować do tego, żebyście i również sami odwiedzili tego typu wydarzenia, bo można tam znaleźć naprawdę bardzo ciekawe przedmioty, inspiracje i poznać no, naprawdę wspaniałych ludzi. I na dzisiaj to wszystko ode mnie. Mam nadzieję, że mój pierwszy vlog Wam się spodobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do subskrybowania i do łapkowania. W opisie filmu znajdziecie linki do moich mediów społecznościowych. Zachęcam Was szczególnie do zajrzenia na mojego Instagrama. Dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w następnym materiale. Trzymajcie się.